Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Mario oraz Adi. Siema. Hej, to ja. I zagramy sobie kolejną mapkę Ninja Warrior. Widzimy się już na trasie. Dobra, ogólnie dzisiaj lekko inny format niż ostatnio na tego typu filmie. Będziemy lecili po kolei i będziemy tak jakby sami sobie hostowali gierkę. Ze względu na to, że w trzy osoby tak jakby no nie mieścimy się. No i ostatnio już próbowałem nagrać. O, to też warto wspomnieć, że próbowałem już nagrać ten film. Natomiast muszę wyłączyć też Unlimited Boosta, bo to jest bardzo ważne. Dobra, boost wyłączony. Próbowałem to nagrać, ale były lagi. No i potem były też problemy techniczne, więc jesteśmy tutaj jeszcze raz, ale mam nadzieję, że będzie wszystko git. Ogólnie z tej drugiej serii Ninja Warrior będą teraz trzy mapki, podzielone na trzy odcinki. Czyli w dzisiejszym filmie ja będę zaczynał, Maniu będzie drugi i na końcu Adi. W drugim filmie Maniu będzie zaczynał, Adi drugi i ja na końcu. No i w trzecim filmie tam jeszcze ostatnia opcja. No i dobra, co? Ja bez przedłużania już lecę. Macie na górze timer i lecimy. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje. Dobra, tutaj już generalnie zrobiłem sobie tą mapkę raz na poprzednim filmie, tak jak mówiłem. Ała, ale to mi nie przeszkadza, żeby się dupnąć w słupek. No i był też chyba przynajmniej tydzień przerwy chyba pomiędzy nagrywkami. Nie pamiętam, jaki miałem wtedy mniej więcej czas, tak poglądowo. Ale to chyba nie jest istotne. Myślę, że dwie minuty. Dwie minuty, właśnie. Dobra, to mi została minuta 40. Ała, ogólnie nie wiem, czy nie zrobimy na przykład jakiegoś maratonu z tymi filmami, że dzień po dniu będą wlatywały te wipeouty i na przykład na ileś tam lajków czy coś, ale chyba nie. Albo może zrobimy taką serię, że co tydzień jedna mapka i pod koniec będzie się tabela pokazywała. Dobra. Ja tak, weź sobie wyłącz te strzałki w interfejsie. Dobra, strzałka piłki wyłączona. 5 sekund mi dodało, ale skam. Ale jest nieprawda. Git. Ała, jak to nieprawda? Dodało mi 5 sekund, może... Dobra, i tak masz fory, bo już grałeś. Dobra, to będzie właśnie... No i nie swoją drogą też już grał. Ale nie wiesz, że mam minutę i jeszcze jestem na pierwszej pułapce. Ostatnio mi lepiej szło. Nie dość, że grałeś poprzednie części, to ja mam zero doświadczenia w tym. No właśnie, Adi. A my tutaj mamy ciężko. Problemy. Okej. Okay. I na tej babce ogólnie też musimy powiedzieć, że nie można używać boosta. W sumie sobie przypomniałem, że na całej nie będzie można używać boosta. Okej, okay, to taka tutaj info, dlaczego nie używam tego 30, co mam. No nie mogę, nie mogę. Ej, serio, gorzej mi idzie niż za pierwszym razem wtedy, to jest scam. A wtedy to chciałem jest trudne. A ja wtedy najgorsze jest to, że to nie moja wina była, że ten... Dobra, nie będę mówić, czy ja wina, bo będzie komuś tu przykro zaraz. Ale jest git. Dobra, teraz się nie wywal, Edek. No spokojnie, slow and steady. Okej. Okay. Czy ja... Okej, okay, jest git, ale no nie mogę. Nie mogę, jaka była stresowa przez chwilę. Jeszcze nie mogę teraz podjechać. Okej, okay, zrespi mnie tutaj. Dobra, dwie minuty już miały. Dobra, idzie mi turbo wolno. I tutaj będzie taki fragment, o którym, bo Manie też już, tak jak wspomniałem, grał do momentu, aż były statki chyba, do statków chyba grałeś. I ten, bo na statkach ogólnie były mega zlegowane lobby, mega zlegowane były te statki, jak ja hostowałem, więc będzie git. Ale ogólnie, to się dowiedzieliśmy, Adi trzymał w tajemnicy swoją metodę, jak wywieszkował. No trzymałem tajemnicy, mi to nic nie dało teraz. No trzymał w tajemnicy i ma teraz karmę w postaci tego, że i tak to powtarzamy. Nie, no nie mogę wskoczyć, jak to się dzieje? No, ja wiem dlaczego, ale nie powiem ci. No przytrzymuję, przytrzymuję na maksa tego jumpa. To jest niebotyczne. No nie da się bardziej poskoczyć. Co ja robię nie tak? Poczekaj. Nie, chyba trochę to też nie jestem pewien dlaczego. I dlaczego? Przecież klikam na maksa. Co jest? O, okej. Okay. Dobra, na pełnej. O. Tutaj... Dobra. Dobra, jest, no jest, nie, jest. Jak lacy jesteś! Jakie lacy, skilacy! Okej, okay. Dolecę, jest git. No nie, i te łódki jeszcze. O! Łódki za pierwszym? Oła! Nie! Co to było? Jak jestem lacy, jak ja przez teksturę przela... Co jest? Ej, co? Ej, masz się skuć, bo to teraz oszukujesz. Co jest? Jak nie mogę się skuć? Niech da się skuć, poczekaj. O, jest git. Oszukany miałem. W sensie, to mnie oszukali tak naprawdę. I przez to straciłem czas, że zostałem oszukany. Nie. Nie będzie tak, tak że zmarnuję proszę, cały czas. Proszę, jeszcze raz. Czemu to jest nieskalibrowane za każdym razem? No, co się cieszysz? Ja to się kibicuję, a nie. To się kibicować powinno znajomemu. Nie da się pojechać w bok. No nie mogę. To jest nie do zrobienia, buguje mnie ta łódka. Nie wytrzymam zaraz, no nie mogę. Ja to wcześniej też szybciej zrobiłem. Nie, no jest... Ciężej się robi za drugim razem ogólnie. Mamy disadvantage, Maniu. Okej. Okay. Tak, mam też nadzieję. Nie mogę.
Niech to auto się przewróci. Czemu nie mogę obrócić auta? No, czemu mi auto gdzieś się nie chce obrócić? Ktoś mi powie? Nie mogę. No nie! Od nowa, od nowa. Od nowa, no nie mogę! Co to jest w ogóle? Ale nie cytuję już teraz. Czemu to tak działa, że nie działa? Nie da się tutaj... Nie, no co jest w ogóle? Dobra, na pełnym skupieniu, Edek. O! Okay. Ale blisko. Jak lacy. Okej, okay. Jakie lacy? Nie, 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 nie baguj mnie, nie baguj mnie. Okej. Okay. Nie! Nie! My się tak śmiejemy, ale żebyśmy nie mieli czasem, nie wiem, dwa razy dłuższego czasu jeszcze nie, momencie. Nie, 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 nie da się mieć dłuższego czasu, co ja robię? Wszystko, wszystko co da się... Ja przecież miałem wcześniej serio lepiej. Ja już byłem... Jak to się dzieje? To. Jak to się dzieje? No skujnie. No ja już przeszedłem to 3 razy, tylko mnie baguje to! Czemu ja się śpieszę? Nie śpiesz się, Edek. Dobra, śpiesz się jednak, jest czas ważny. No nie mogę, już wcześniej serio miałem lepszy czas. Nie wytrzymam. Jaki miałeś czas ostatnio? No lepszy. 4.40 mi się wydaje. No, ja coś takiego miałem. O! To jest niebywałe. O! Ale drift! Co? Czemu nie wyrzucasz tej łódki śmierdzącej? Nie lubię łajby, mam chorobę morską, widzowie! Czemu ja tu jestem? A może od razu z tej łódki na metę? No, myślisz, że dasz radę? Nie wiem właśnie, spróbuję. Nie, nie dam rady, nie dam rady! To był najgorszy pomysł. Czy ja wiem? Chyba dałbyś radę, może. Szczerze mówiąc, czy ja wiem, żebyś nie dał rady? Ja wiem, że we mnie wierzycie, ale poczekajcie chwilę. Okej. Okay. Ojej. Nie. Nie, no nie wytrzymam! Ostatni raz kanceluję nagrywki przez to, że Maniowi coś nie działa. Nie, 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 nie. Miałeś nie mówić, komu nie no i nie mówię, bo się wnerwiłem. Przegram pierwszą mapkę z kredensem, czy tam czymś. Kredensem? No będę miał kredens pod biurkiem zaraz. Nie no, jeszcze nic nie wiadomo. Może mieć jeszcze gorzej. Jak to jeszcze gorzej? Przecież ja ostatnio miałem połowę tego czasu. Okej, okay, timingowo. Okej. Okay. No nie, czemu to jest takie wysokie? No nie mogę. Szurni. Nie, no dobra, jest. Ostatnio zrobiłem to jak Eren Genius prawdziwy, a dzisiaj pewnie nie będę mógł. Nie. To jest taki ten. Kurde. Tam trzeba podskoczyć właśnie, właśnie no. Ten. Widzowie, jakbyście się zastanawiali, bo ostatnio zobaczyłem, że tam, zwróćcie uwagę, że to późniejsze nie można na ziemi tam tego mijać. Więc dlatego mówimy, że to jest takie strasznie jolo. Ale ostatnio miałem, ale mi to boli. Może ja czas poprzedniego odcinka zaliczony będę miał. No, na pewno. Ciekawie jestem, jak to miałeś, bo tak tam restartowałeś mi tyle razy. No nie mogę. Mam 2 alternatywne pomysły, jeszcze to zrobić i... Nie ma, nie po ma tych skałkach na boku. Stować tyle rzeczy. Nie, 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 nie. Po 1000 przejść zamiast koło tego. Bez kitu, ten Woldaszak by się dało robić. Nie mów, nie ma Woldaszak, on to umie. Nie, nie mam bindów. Okej. Okay. Ale bez bindów też ustaliliśmy, że umiesz. No, troszkę. Tak, 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 tak. Jost! Dobra, nie jest to tragiczny czas w porównaniu z tym, co miałem wcześniej, ale jest gituwa. No! No! Dobra, jest. 10 minut 43 sekundy. Dobra, wy się śmialiście? Ta mapka prawdopodobnie nie będzie najlepsza w moim wykonaniu, ale bałwanek nie ma hitboxów, a to są pingwiny dla miłośników pingwinów. I dobra, to teraz przechodzimy na kolejne... Kolejni tutaj zawodnicy niech się wykażą. No i dobra, drugi wojownik, co wyjęli tylko z mapką, ale i z komputerem. Maniu, dawaj. Lecimy. Nadciągaj. Ogólnie? No nie mogę, znowu przez godzinę Maniu naprawiał kompa. Żeby ta mapka działa i mam nadzieję, że się wszystko będzie fajnie działało i że widzicie ten film, to znaczy, że jest super. Oh, czemu Maniowi tak na początek poszedł? Nie no, on ćwiczy cały czas. Nie no, nie mogę. Ej, co jest w ogóle? Ej, to jest niebatyczne. Ej, to się nie może wydarzyć. No, tak, dobra, wracamy do domu, wracamy do domu. Ej, co to jest za początek w ogóle? Nie, 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 ja się z tym nie godzę. Nie, co to jest w ogóle? Ej, Manio jest jakimś... Oh. Nie mogę, jesteś tu kilkanaście minut szybciej niż ostatnio. Dobra, ważne, że łódki masz. Dobra, najgorszy moment tak na świecie. Zaczyna się. Ale masz tyle czasu oszczędzonego, nie mogę. Ale będzie bolesna porażka w moim wykonaniu, ale mniejsza. Maniu, nadciągaj. Może ja przegram.
No nie wiem. To... O, nie tak. Wiem, może Manio teraz spikuje i zrobi tam... Ile ja miałem w ogóle czasu, bo znowu zapomniałem? 10 minut, 30 sekund. Jak się czujesz z tym, że Manio przy pierwszej minucie już jest przed ostatnią przeszkodą? No, podoba mi się to, że ja tutaj na tej przeszkodze najwięcej czasu zmarnowałem. Chociaż i tak, mi tak fatalnie poszło teraz versus ostatnie. Ale najważniejsze jest to, że Manio też ma problem z łódkami, już to widać. Tych łódek się nie da pokonać. Ale one są najgorsze takie, że przyspieszasz i nie odlepiasz się od tego. To jest najgorsze, że przyspieszasz i praktycznie ci nie odlepia. Kurde, jakby ten samochód w ogóle krzywy jest. I tak samo wysokie są te ścianki boczne i to jest takie ciężkie. Generalnie wszystkie mapki oczywiście, wszystkie mapki. Mapki pod każdym odcinkiem macie w opisie. Możecie sobie spróbować zagrać, jeżeli gracie na PC. Jeżeli gracie na konsoli, to niestety może kiedyś. Okej. Okay. Kurde, to będzie najgorszy etap, no i co z tego, że zrobiłem pierwszy dobrze? Nie, dopiero ostatni będzie najgorszy. Nie wiadomo, bo te łódki też są przerąbane. Te łódki też są ciężkie. O nie, oj, widziałem. Nie ma. W sensie jakby się tak na 100% w fokusie zrobić, to może by nie było aż tak tragiczne, ale one tak wnerwiają przez to. A to generalnie widzimy się za parę minut. Tak. Nie, no tego nie zrobię, no poddaję się. O, dobra, no lecimy next. Nie, no przecież to jest takie głupie, to jest w ogóle zero intuicyjne. No, dlatego dla mnie jak patrzyłeś, to się śmiałeś, jak ja to robiłem. Adi pewnie przyjdzie i zrobi za pierwszym razem. Przecież ja ostatnio z tymi łódkami tak szybko poszedłem, że w ogóle nie było problemu. To jest bardzo randomowe. Jeszcze nie wiem, ile będę mieć FPS-ów. Nie! Coś ty. No to znowu lecisz. Dobra, 3.40. Nie, teraz timer jest niepoprawny. Dobra, widzowie, podsumujemy wam na mecie. Na mecie będzie podsumowanie czasu. Nie, jakieś 4 minuty były? Nie pamiętam. Nie chcę pamiętać. Kurna, przecież te łódki to jest takie głupota. Na tej mapie miałem strasznie małe FPS. Musi być bardzo słabo zrobiona pod tym względem. Nie wiem, jak to robią najlepsi mapko. O, nie, oj, czekaj! Blisko. A ja w sumie Edek tutaj był chyba 5 razy i się skuł. No, bo ten najgorszy był ostatni jump. Co nie wiedziałem i się blokowałem. No bo już jesteś tak blisko i ci zależy. I nagle walisz w krawędź łódki. Co? Kurde, proszę. Where is my flake, bro? To jest zawodnik, co grzeszy sprytem. Do tej łódki i flip i później na sobą metę flip. Nie no, Mani, ale skróty. A to jest i biedny Edek stracił na tym 5 minut, a później ja tak zrobię randomowo taki skrót i przejdę akurat. No dlatego ten, każdą mapkę kto inny zaczyna niby. Kurde, hit. Jestem, nie wiem. Ile ja miałem czasu jak wyjeżdżałem z WD Kali? Czy nie pamiętasz? Mniej więcej podobnie chyba do tego, a nie, co no, wydaje mi się, że samą stacją przeszkodę szybko tak, jak zrobiłeś taką z minutę może. Nie wiem, czy aż tak szybko. Manio bardzo próbuje to przejść na skróty z tego co widzę. Chyba się nie da, w sensie może na styk ci zaliczy, ale ja bym próbował po kolei mimo wszystko. Ale czemu to jest takie krótkie? Ja nie rozumiem jak długo to trwa, ta platforma ostatnia. No, mniej więcej zawsze do tego samego momentu. To z danego momentu do danego momentu, tutaj nie chodzi o trwanie. W danej pozycji te łódki zawsze. No ale no kurde, tak nie umiem tego. Masz radę, Maniu. To się poddaje, ma miękką faję, pamiętaj. To już 8 minut, jest 2 minuty mają na przebicie jadko. Dawaj, pum. 2 minuty, co ty gadasz? No serio, to ja nie miał 4 minuty wcześniej, co to ten, jest? Pierwszy jakoś mówisz? Miał prawie 4 minuty. No ale już mnie przebiłeś, no już. Nie no, mi się wydaje, że jak tutaj był i zresetował, to miał 2.30 jakoś, może 2. Ostatnio mówiłeś, Adi, że miał 4 minuty, nie żeby coś. To były twoje słowa, Adi, ja myślałem, że trochę mniej czy coś. Nie flipuj, tylko sobie jumpa, empty jumpa zrób, będzie ci łatwiej na tym drugim. No. O! Empty jump OP. I zawie? Na spokojnie, Maniu. Mocny pierwszy jump. O! Jest! Mamy to! Jest! Zrobił! Mamy to! I teraz ostatnia pułapka. Ej, masz podobny czas do mnie teraz. Tak całkiem szczerze. Kwestia sekund, jak to zrobisz w miarę szybko. Szybko, no już speedrun. Chyba, że punkty karne ci doliczymy za trollowanie odcinka. No to plus 10 minut. Plus godzina na każdej mapce. Mani już tiltowany, nie chcę na spokojnie. Nie wierzę, co jest? Kurczę. Aj. Ja tak zrobiłem ostatnio, widzowie, w ogóle, na takim farcie, jak teraz Mani próbował. Dobra, ja się zastanawiam, jak szybko to pędzi, czy można tym wylądować na przykład i odskoczyć od tego. Nie zdążę ci ten, drugi raz spaść, to jest ten, i jeszcze się do boku, to pewnie bitnie. Pewnie to nie ma trakcji, zacznijmy od tego. No nie, po prostu chodzi, żeby na tym wylądować i od razu skoczyć wyżej, to wtedy byś doleciał do końca już raczej. Tylko pytanie, nie. Czy da się to zrobić z takim speedem, jak to tak
spędzi. Nie wiem, będziesz miał pewnie dobry czas, Adi, to sobie przetestujesz. Pewnie ma jakąś jedną metodę, tylko się nie chwali, jak zawsze. Też... Już się pochwali właśnie teraz. Czas. Dawaj, Maniu, dawaj, pup, pup! Nie, to Maniu chyba już przegrał za tym w takim razie. Już na pewno przegrałem, już dawno przegrałem. Nie aż tak dawno, jakoś mi... W tej minucie myślę, że przegrałeś dopiero. A tak dobrze zaczął. No, ale ten porządek cię już przeraziłem. No ja tak patrzę, już miałem takie wnerwienie, że mi tak teraz nie poszło. Dobra, sobie jakbyś ty zrobił 10 minut i reszta po 2 minuty. No to by było smutne, ale ja się boję, że ty, Adi, tak zrobisz. To jest bardzo RNG, czy tak się stanie, czy nie. Dajmy sobie tak kamerę bokiem, jakie ja dawałem. A, wtedy fajnie na widać. Klawie nie umiem, tak. A, bo ty na klawie grasz. O kurde, faktycznie. Bo zapomnieliśmy powiedzieć, że Maniu gra na klawie, a ja z Adim na padzie. A przecież dużo keyboard playerów ma na lewej. A jest ten, przecież kuje się ten, niektórzy dawali takie obracanie. Tam. Albo na myszce. A ty na czym masz, Maniu? Czy ty w ogóle nie masz zbindowanego obracania kamerą? Serio? Serio? No po co? Kurde, nie spodziewałem się, że to jest duże odkrycie dosyć, że nie masz zbindowanego obracania kamerą, tak szczerze. Nie wiedziałem, że można grać bez obracania kamerą, przecież to jest tak ważne. O! No kurde. O! Teraz na farcie. O! O! Jaki kamyk byłby prawie! Przez środek. Nie no, ale to co to by było w ogóle, jakby to skamykował? Tutaj trzeba powiedzieć widzowie, że to jest dużo trudniejsze niż się wydaje. Chyba, że to się już wydaje mega trudne. To i tak jest dużo trudniejsze. Dlatego polecam sobie zagrać. To mi się akurat wydaje że... bardzo trudne. O! No co za... No. Albo wyczujesz kozacki timing, bo masz to wyczute, albo przelecisz na farcie, tak jak ja za pierwszym razem szczególnie. Kurde, ty grasz na myszce? Na strzałkach? To po co w ogóle na lewe prawo jedziesz? Na strzałkach. No w sensie, no, na tym, w USD, to na lewo-prawo nie jedź, bo to się tylko wywala z rytmu i możesz spaść, a tak to jest kituwa. O kurde, jaką kamerę dał. Ja cię krąc. To jest jak dwona gierka. Czekaj, jak on to zrobił? On dał do dołu? Bokama dał. A, bokama. Dobra, Maniu teraz różaniec wrał w łapie. Tyle skupienia weszło, 15 sekund skupienia. Ale będzie tilt, jak nie trafi po tym skupieniu. O kurde. Jest! Jest! A jeszcze przycisk, jeszcze przycisk. Ale wyczekanie, Mani nie zmisklikuj nic, proszę cię, klikaj. Jest! Dobra, jest, masz na ekranie podsumowany czas. To Mani jest hardcorem. No Mani mówię, nie tylko walczył z mapą, ale walczył ze wszystkim. Z resetowaniem mapy, z odpalaniem jej. To teraz Adi, dawaj. Konkurent numer 3. Dobra, konkurent numer 3. Ostatni konkurent w dzisiejszym odcinku. Adi Xox 12. Patrzcie, jak on pięknie popyla. Już myślałem, że oszukujesz co najmniej. Ale ogólnie to ten początek nie jest łatwy, bo nie ma... Te słupki są takie jakby dziwne, bo ich tak jakby za bardzo nie widać, gdzie one dokładnie są, przez to, że takie cieniowanie jest dziwne. Ale jak widzimy, dla Adiego one nie mają znaczenia, tylko ja na nich dzisiaj zmarnowałem czas wyjątkowo. Dobra, konkurencja numer 2. To jest dziura. To jest dziura. No jak grałeś, to ale może mała. Nie zwróciłeś na to uwagi. A ja co ja wcześniej to robiłem, że doskaczać w ogóle nie mogę, to mnie też ciekawi. O kurde, Adrian, nice. Ale walczy. Co? Jak dzik. Ajajaj. Jak dzik tutaj walczy Adi. Dobra, mam nadzieję, że Adi nie kliknie jakiegoś reseta czy czegokolwiek, jaki jego czas będzie łatwy do podania. Z jakiegoś powodu straszny speed tutaj nabieram. Wy ten fragment tak łatwo robiliście, że... No bo ten... To jest akurat jedyny fragment... No przecież ostatnio, nie pamiętasz jakie Manie miał problemy za pierwszym razem? Ja też się tu wywalałem. Dzisiaj bez problemu. O nie, dobra, zaliczył już Adi. Minuta 30 jest na łódkach, czyli stosunkowo szybko, ale wolniej od Mania tym razem. Łódki to jest taki moment, że się stiltujesz już pierwszy raz. Chyba, że jakimś cudem przez przypadek zrobi od razu. Ale ja czuję, że Adi to szybko zrobi łódki. O nie, jeszcze ta, jeszcze zakazana metoda Mania. Zakazana metoda Mania. Tu musisz 3 razy z rzędu timing i jeszcze ten, ta łódka ci tak baguje? No one jakby nie są symetryczne, one się bardzo rozjeżdżają. Ale to jest generalnie parę założeń. I to jest też, że po każdym tak jakby respie ciebie, te łódki nie są w tym samym miejscu. Tylko one dalej lecą. I to jest to, że tutaj jak jesteś przy tej ściance, to tak jest lipa straszna, jak jesteś złą stroną. Nie wierzę, to uderzy. Dobra, jest, Adi też cierpi na łódkach. Piękne, piękne. Próbuję metodę Mania zrobić. Ale metodę Mania. Zdecydowanie wcześniej, żeby... O, to była zakazana metoda. Ale do lewej. Zakazana metoda Mania. Ale zrobił tego, jak rollerblader. Nie, jak ten, deskorolkowy aż. Nie, jak to się mówi. Jak się, Tony Hawk, o. Nie. Jest! Stało się to, mi się to tyle razy stało dzisiaj, ale pięknie jak to się komuś innemu dzieje. Adi, odbij się, Adi. Nie, czekaj, ja się pogubiłem, jak to mam zrobić. No właśnie. Adi, wciśnij S.
podczas skoku. Jest jak pies. No nie, przeskoczył to. Nie, żart. No. I ma 10 minut teraz? Nie, no dobra, może nie 10, 7 ale minut. Tyle czasu. A ty nie próbujesz swojej metody z przeskakiwaniem tego, jak masz tyle czasu? No, muszę najpierw podejść bliżej. Ale jest ten, z naskoczeniem na to bocznym. To dobra, czekaj. Ja nie lubię się rozglądać, jak ktoś klika na gałce. No, jest, dobra, jest szansa. 7 minut i wygraliśmy. 7 minut i Adi nie wygrał. O. Albo 2 minuty i czas z mojego pierwszego odcinka usuniętego. No i wojowniku. Nie, no dobra. Ja się zaraz... Dobra, to jest realne, jeszcze Mani będzie przed tobą. Ja to czuję. Nie, nie ma szans. Wyczuwam przewagę Mania w tej konkurencji. 6 minut, a minuta do mojego czasu z poprzedniego odcinka. W sensie z tego niewrzuconego. O! Nie, nie mogę. Maniu to chyba wskakiwał, co nie? Tak, tak jakby wskakiwałem w tą dziurkę i potem jakby jak wskoczyłem w tą dziurkę, to byłem idealnie już potem na tym pustym fragmencie. No, w poprzednim filmie właśnie w tym momencie wygrywałem. Nieprawda. Nie ma nagrania, nie ma dowodów. Mam nagranie, mogę wstawić. No, nie, no nie wierzę, że to uderzyłem, już miałem taki plan. Nie mogę, już bym miał pierwszą pozycję, jakby z poprzedniego filmu się zapisało. O! Nie. Jest! Jest! Ale dobrze, jest! Mario, piona! Nie. Piękna przeszkoda. Pipi w skrócie. Co? Piękna przeszkoda. Pipi w skrócie. Nie. Uf. Uf. Nie. 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 Adi, zaliczę ci drugie miejsce, bo ty rywalizowałeś z moim starym czasem. No tak, bo ja ani jednej próby nie miałem na wcześniejszym sezonie i... No, a faktycznie, bo my z tym Maniem graliśmy jeszcze... Były nagrywki z pierwszego sezonu bez Adiego. Ale dobra, już całkiem bez żartów. Podsumowanie tego odcinka, czasy pewnie widzicie na ekranie. Pierwsze miejsce, czyli tak jakby 3 punkty dla Adiego, 2 dla mnie i honorowy punkcik dla Mania! Let's go! No i co, to by było na tyle w pierwszym odcinku? Nie wiem za jaki czas, ale niedługo będzie drugi, dlatego dziękuję za oglądanie i dziękuję też za uczestnictwo Adiemu i Maniowi. Dzięki no, również za piękne bardzo. Zaproszenie. No, może przy drugiej mapce będzie mniej problemów technicznych. No, pozdrawiam Loczka jeszcze. O, pozdrawienie dla Loczka. Pozdrawiam.